Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty i historia naszej beci. Niemniej jednak, moi drodzy, olejemy na ten moment wszystkie questy, jakie tylko mamy, gdyż wpadł mi do głowy pewien pomysł. Tak, dobry początek, nie ma co. Wpadł mi do głowy pewien pomysł i bardzo chciałbym, żeby mi nie wypadł i żeby to się udało zrobić i żeby to wykonać. Także w tym momencie, moi drodzy, zmierzamy do naszego domku. No może nie do końca do domku. Przynajmniej do miejsca, w którym docelowo ma stać młyn. I chciałbym jeszcze zobaczyć przede wszystkim, ile punktów musimy tak naprawdę dobić, żeby ten młyn odblokować. Myślę, że tu możemy się zatrzymać. Dobra, jest. Pokaż mi teraz, jak tu stoimy z tym młynem. Orzesz, kurczę pieczone. Tu 10 tysięcy punktów trzeba. Sporo. Nie powiem, że nie. Kurczę. A jak duży jest taki młyn? Ile na ile on na przykład takich sadowych punktów wymagać będzie? No tak liczmy odtąd. A, nawet nie mam jak policzyć. A, czekaj. Czy ja mam jakąś kłodę? Mam deskę, deski nie chcę, chcę kłodę, bo jest większa. No Jezu, no. Weżę to chwyć. I teraz tak, licząc 1. 2. No tak ze 3 kłody, jeżeli chodzi o długość, o szerokość. No tak liczymy, bo zawsze tam trzeba mieć jakiś tam zapas, czyli 1. 2. 3, dobra, czyli... A, wracaj tu. Dziękuję. 3 na 3. No to nie jest tak tragicznie, zaraz, czekaj. Taką małą rekompozycję sobie zrobimy tutaj. No 3 na 3 to będzie tak naprawdę... Poczekaj, zróbmy tak. Wyrzuć jeszcze raz jedną kłodę. I powiedz mi, proszę ja ciebie, jeżeli chodzi o na przykład to. Aha, jedno takie to jest jedna kłoda. Czyli tak naprawdę. Ale co ci tu przeszkadza? Przecież tu niczego nie ma. Ale dobrze wiedzieć, to przynajmniej... Już wiem, że nie będę mógł tego postawić tak, jakbym sobie tego życzył. Może tu gdzieś, czekaj. 1, 2, 3 na 2, 3. Dobra, i liczmy, że to jest... Uznajmy, że to będzie miejsce na młyn. I teraz tak, z uwagi na to, że chciałbym jak najbardziej to wszystko tutaj zagospodarować, pod pola. Wyciągnij, proszę ja ciebie, młotek, to na pewno. Burzenie, żeby widzieć to wszystko. Dziękuję. I to trzeba będzie poddać małej rekompozycji. To na pewno. Ale zanim to... To ja przede wszystkim chciałbym tak, puścić tu dróżkę. Albo może zamiast puszczać tu drogę, to ja bym puścił tutaj, kurczę, właśnie sad jeszcze dodatkowo. No na pewno, już widzę, że to mi się nie uda zrobić, tak jakbym sobie tego życzył też. Aj, niestety. No dobra, no to się napij czegoś. Czekaj, czy ty masz bukłak?
Nie masz nic do picia, dobra. Kurczę, ta górka trochę ma taki dziwny kształt. Przez co generalnie trochę średnio to będzie chyba wyglądało wszystko. No bo zaraz wam coś pokażę. No bo jeżeli ja bym w tym miejscu naprawdę chciał zacząć, powiedzmy, robić to pole, no to kurczę, to będzie tak... No nie fajnie to będzie wyglądało. Musiałbym to zrobić znacznie wyżej, czyli na przykład, kurczę, tu. No może nie w tym, ale tutaj w tym miejscu byśmy mogli zacząć. Cyk. Tu byśmy mogli dać drogę. Która ciągnąć się będzie aż tutaj. Tu byśmy mogli jeszcze pociągnąć też drogę. Poczekaj, weź to tak, żeby chociaż w miarę to było takie, no. No minimalnie prostopadłe chociaż. Dobra, tutaj. I teraz, moi drodzy, byśmy zrobili to tak. Tu byśmy dali jeszcze jeden sad. Ja bym ten może już usunął. Albo nie, niech sobie będzie jeszcze. I co? Tu damy jeszcze jedną drogę. Mhm. I teraz tylko pytanie, czy ja bym chciał, żeby było drzewa, droga, drzewa, pole, czy tak, tylko że, o właśnie, tylko że, proszę ja ciebie, damy tak, damy trzy. Puścimy drogę. No tak powiedzmy, że będzie. Tak będzie ok. Gdzie ja to kurczę miałem? Czekaj, czekaj. Hola, hola. Tu damy trzy. Tu proszę ja ciebie również damy drogę. Tu powinno być ok. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj, tak? To jest to? To jest to. A dlaczego? Tu już nie mogę. Dobra, niech będzie trzy. Dobra.
Teraz, żeby to kurczę ładnie wszystko jeszcze pospinać ze sobą. Bo chciałbym to jeszcze jakoś w przyszłości ładnie odgrodzić. Aha, i tu coś przeszkadza, tak? Ciekawe, kurczę, co? Niech będzie 9 na 6. Ale co ci to, kurczę, przeszkadza? Co, patyki? Kamieni tu nie ma, jako takich. To nie kumam, co ci tu przeszkadza. No ale dobra. To będzie 9 na 6 w każdym razie. Aha, tu już będzie na 5, tak? Krzywo drogę postawiłem. Ile mówiłem? Aha, 9 na 6, no tak. To jest okej. Tylko kurczę, tu trzeba by było teraz. Nie, dobrze było. Tak, liczmy, że coś takiego. Szesnaście to jest max, tak? Tak. No to co, takie ogromne pola? Nie, chyba nie. Chyba byśmy zrobili... Ja wiem. Takie 8 na 16? Albo 10. Niech będą dziesiątki. Dobra. Dziesięć na sześć. Dobra. To już wiem, że trzeba będzie tę dróżkę usunąć, bo jest krzywo. Tak, no tak jak mówię, taka rekompozycja mała i w ten sposób właśnie chciałbym doprowadzić te pola, że tak to ujmę, do jakiegoś stanu użyteczności. No tu już będzie ok. Tu nie wiem, czy zrobić drogę, czy zrobić murek. Ale to jeszcze coś wykombinujemy w tym temacie. Powiedz mi, czy ja mam siekierę jakąś przy sobie? Od razu bym to wyciął. Jakaś tam niby jest. Dobra, dawaj to od razu. Dobra, to niech padnie, to też od razu się wytnie i będzie z bani. Dziękuję, dziękuję. Czy ja mam łopatę wyposażoną? Mam łopatę wyposażoną, proszę ja ciebie. Dobra, daj dalej zniszczenie. Dziękuję. I teraz tak. Zwykłe pole. Dziesięć na sześć, tak? Tak. Czyli tyle. To się zaraz usunie, ale czekaj. Tutaj będzie tak. Tutaj będą też drzewa, także jest ok. Tu będzie truszka, super. No i teraz tak, tu trzeba na pewno drogę postawić, zrobić, wybudować.
Okej. Okay. Spoko, na styku, ale zawsze. A, to jest źle, że to jest na styk. Zabieraj mi to. Jak ja chcę tu płotki postawić, to to musi być trochę odstępu. To zrobimy to inaczej w takim razie. Czekaj, daj mi jedno pole. I od tego puścimy sobie dróżkę. Chociaż nie, to bez sensu jest też. Czekaj, weź to skasuj. Tu po prostu walniemy drogę. No, powiedzmy, że jest dobrze. No, tak se. I teraz tak. Tu trzeba będzie drogę postawić. Tak. A tutaj, moi drodzy, tu na środku będzie trzeba postawić tą chatę taką chopę rolniczą. Jeżeli się, kurczę, uda jeszcze przede wszystkim. Czekaj. A, nocna wizja, proszę ja ciebie, bo nic nie widzę. Dziękuję. Tak. No to trochę, kurczę, już przypał, widzę. Czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, 1, 2, 3, 4. Teraz pytanie, czy to wystarczy? Aj, kurczę, nie wiem, nie wiem. No ale przekonamy się niedługo. Daj mi to. Dziesięć, super. Teraz tutaj dajmy te 10. Czekaj, jest okej, jest okej. A przynajmniej 6, bo... Dobra, tu niech będzie takie. I tu damy również 6 na 10. Dobra. Czyli tymczasowo będzie to wyglądać tak. Weź to od razu wybuduj. Dzięki. Dobra, niszczenie. Drzewa owocowe jeszcze zostały. No nie gadaj, że ty się już męczysz, no. Dobra, zjedz ten ser. Tu jest okej, ale daj mi drogę, dziękuję. I czemu tak krzywo to idzie, no? No, tak sobie.
ale lepiej niż było, to na pewno. Słuchaj, weźmy, zróbmy tak. Rolnik z tej szopy rolniczej, przejdziesz do drugiej szopy rolniczej, proszę ja ciebie. Ty z tej również przejdziesz sobie tu. I ty również z tej przejdziesz sobie tu. Fantastycznie, dziękuję ci bardzo. Także jutro zaczną tutaj pracować. Bardzo mnie to cieszy. Teraz bym to widział tak. Proszę ja ciebie. Daj mi tę siekierę z powrotem. Nie wiem, w jakim stopniu oni będą w stanie to sami obrobić, ale jak coś, to będę im pomagać najwyżej. Ale w każdym razie, tak sobie wymyśliłem. Aha, i tu mi już przeszkadza droga, tak? Świetnie. Weź to, skasuj. Dzięki. Teraz pytanie, czekaj. Dobra, tu będzie dróżka dalej. No nie mów, że to drzewo mi tu będzie przeszkadzało, no. Jedyne, które zostawiłem. Wiecie, dunder świsnął, no. Jadł jeden. Ała, no. Dobrze się zapowiada, nie ma co. Dobra, tu jest to. Weź to wytnij od razu. Weź też wykop, dziękuję. A niszczenie oczywiście, że tak. Sady, proszę ja ciebie. I tu będzie ok. Dobra. Tu zrobimy to w ten sposób. Tutaj walniemy jeszcze drogę w takim razie. Puścimy ją w ten sposób. Tutaj rzecz jasna również. A? Nie mogłem się zdecydować, czy zrobić tutaj sady, czy pola, więc generalnie będzie i to, i to. No i teraz puścić jeszcze trzeba dróżkę tutaj. Wiem, wiem, jest strasznie jasno, ledwo co widać, ale generalnie o to w tym chodzi właśnie, żeby widzieć to. Gdzie to będzie szło wszystko? No i co? I myślę, że tak naprawdę teraz możemy dać pola docelowo będę chciał usunąć te pola stąd. Albo zastąpić je czymś innym, na przykład sadem. No ale te pola tu, myślę, że będą mogły już iść w dół. Także sobie zrobimy to tak. Pole, proszę ciebie. Pole, pole, łyse pole. Będzie ok. Nie będzie ok, bo tu droga idzie. No.
No panie parlamencie, jak to tak? Czekaj. Okej. Tu będą jeszcze jedne drzewka owocowe. O, i nawet 8. Dobra. I tutaj damy pola w takim razie. I będzie trzeba dać jeszcze jedną chatkę rolniczą. Co, 6 na 10, czy robimy maksymalne tutaj? A, nie mogę maksymalnego. Kurczę, no może tak byśmy to zostawili, co? Myślę, że będzie ok. Tylko trzeba by było usunąć jeszcze stąd te drzewa tutaj. Czekaj, to na pewno to. Po to już koniecznie. Chociaż kurczę, najlepiej by było tę chatkę rolniczą postawić na przykład tu pod tym młynem. Jeżeli się oczywiście uda. Oj, tam jesteś brudny. Co tam? Weź proszę ja ciebie sobie tak. Nocna wizja, dziękuję. Dobra, jest. Daj mi od razu łopatę. Jeszcze jakbyś trafiła, to... Dziękuję. Dobra. Niszczenie, żeby widzieć. I dawaj teraz tak. No na pewno drogę. Która sobie pójdzie tędy tu. Dobra, powiedzmy, że jest ok. Kurde. O, 6 na 10. Ale nie chciałem. Było 6 na 10 możliwe i kurczę mi nie pozwoliło, no. O. 6 na 10 jest super. Dobra, tak zostawimy chyba. Na razie przynajmniej. Do momentu, jak rozwiniemy nieco bardziej to nasze rolnictwo. I teraz tak, na wiosnę, jak oni z tym wszystkim się przeniosą tu, no to wtedy zrobimy taką jeszcze większą troszeczkę rekompozycję, zniszczymy te pola, trochę większe zrobimy, podciągniemy to do góry i będzie pięknie. Tak sobie jeszcze myślę. Siedzę i siedzę, myślę i myślę, że moglibyśmy zrobić tak. Tu proszę ja ciebie. To muszę usunąć najpewniej to drzewo. Trochę roboty będą mieć. Mam nadzieję, że w ostatnim dniu zimy się wyrobią z tym wszystkim. No właśnie, w sumie jak już ten. A bo to zaraz.
Tak sobie wykombinowałem, że weź młotek przede wszystkim. Tak sobie to wykombinowałem, że tu możemy zrobić jeszcze jedną taką z drzew owocowych. I to będzie taka główna droga właśnie do tego, do młyna. Tak bym to w każdym razie widział. Nie wiem, co mi tutaj blokuje ten plac budowy. Aha, droga chyba. Dobra. Kurde, krzywo będzie, czekaj. A jakbyśmy puścili to tędy? To może... Przepraszam najmocniej, to możemy już usunąć. Tak sobie myślę, że to też usuniemy, tylko zrobimy to troszeczkę inaczej. Zostawiając miejsce po prostu na drogę. I damy tutaj trzy drzewka i powinno być ok. Dobra. Na chwilę obecną widziałbym to właśnie w takim ustawieniu. Trochę drzew owocowych, trochę jakichś tam pól, nawet dużo pól. Mam nadzieję, że ta jedna chałupka jest w stanie to wszystko ogarnąć. Jak nie, to się dobuduje gdzieś drugą i powinno być ok. No czy gdzieś, no na pewno gdzieś tutaj, no. Obok tego młyna. No bo skoro młyn będzie tu, przynajmniej taki jest plan, żeby był gdzieś tu. Powinno być ok. Nawet bardzo ok. Ale teraz tak, zarządzanie proszę ja ciebie, skoro już tak naprawdę, no mówię, chcę się przestawić z tamtego miejsca na to. No to tak, które to pole jest? No tu, no i super, dobra, no to jako, że to jest wiosna, pachnący chlebem dom, czy co tam było. Ile mamy lnu, ile mamy tego całego wszystkiego innego? Weź mi to pokaż od razu, żeby nie latać 5000 razy. Ziarna owsa, pszenicy. Siemielniane, 67 ledwie, dobra. No tak, siemielniane, no to już mamy tak naprawdę wszystko zajęte. Dobra, no to tutaj lecimy teraz z tematem, tak, na pewno... Pszenica, jedno pole. Takie potężne nawet niech będzie. Ze dwa pola owsa do tego wszystkiego. Nie, to małe pole to na coś innego będzie. Owies, owies. Pole numer 10 niech będzie. No na pewno kapusta się przyda. Też ze dwa pola. I kurczę, no co tu jeszcze się przyda? Czekaj, len mamy, owiec mamy, pszenicę mamy. Co, żyto? Nie no, żyto będziemy zbierać teraz, to chyba nie przyda się aż tak bardzo. Dawaj pszenicę. To tu, jako że to jest takie małe... Jesteśmy w posiadaniu w ogóle maku? Nie, ale mamy 27 buraka. No i dobra, no i myślę, że tego buraka możemy tu rzucić. No i super. I tak bym to widział. I tak niech sobie to tutaj będzie rosło.
Teraz tak, daj mi ten gnój, który się tu zebrał. Super. No, kłód nawet. Patyki też od razu mi oddaj. Rudy miedzi bardzo dużo, bardzo fajnie. Ja nie mam tu żadnych jakichś nasion, ziaren, czegoś. Mąka to tak średnio. Sadzonki, no tak jak mówię, no sadzonki będziemy kupować, także tutaj spoko. Wydamy trochę pieniędzy, ale myślę, że się opłaci finalnie. Wapienia trochę kupiłem przecież faktycznie. Całkiem o tym zapomniałem. Dwa worki od razu też tu wrzucę, bo dlaczego nie? Owiec, pszenica, no tak. I to tyle. No to pod tym względem trochę średnio bym powiedział. Dobra, wyrób od razu to wszystko. Daj mi jeszcze to, co tu upuściłem ostatnio. Bo mnie osobiście to się bardzo przyda, a przynajmniej ludziom się przyda tutaj do pracy. Dziękować. Nawóz, proszę ja ciebie, nawóz. Dobra, gnój jeden też tu wrzucę, bo dlaczego nie? Nawóz, 592. No i sztos. No i super. Mnie osobiście bardzo to cieszy. Jednocześnie tak. Kurczę, nocą zdecydowanie lepiej się to... Aha, bo ja jestem na nocnej wizji, dlatego tak średnio widać. Te drzewa chyba w tej linii tu zostawimy w ogóle. Coś tu jest posiane. Czy mogę to zniszczyć? Nie obsiane. Ej, no to już. Czy coś jest tu? Marchew. Dobra, niech sobie rośnie. A jakbyśmy, proszę ja ciebie, od razu tutaj dali ten płot. O, kamiennego nie możemy jeszcze, dobra. To ogrodzenie z kłód. I to ogrodzenie zrobimy sobie tak. Cyk. Jakie przeszkody tu istnieją, skoro... Boże, jaki to jest bezsens czasami. Co ci tu przeszkadza niby? Panie parlamencie. Tak. Tu byśmy wtedy drogę puścili, proszę ja ciebie. Tak stąd. Tak, żeby to w miarę było równolegle. Dobra. No i tu chyba będzie okej. A weź mi jeszcze od razu magazyny. Magazyn zasobów drugiego levela.
zawsze to większa pojemność magazynu. A my i tak lecimy na dwa magazyny, także jak najbardziej się to, kurczę, przyda. No i jest, no i git, no i fajnie. Stodołę drugiego też mamy, czy jeszcze nie? Tak. No i cyk. Nie wiem, czym się różni od pierwszopoziomowej, ale okej. Dobra. Dobra, to sobie wyrośnie w przyszłym roku, także tu jest ok, tu jest ok. Te pola stąd znikną, przynajmniej te tu. To sobie wybudujemy od razu tutaj jakieś domki. Rozszerzymy nieco to wszystko. No, a pokaż mi, jak to na mapie wygląda w ogóle. No tak, kurczę, powiedzieć muszę, prawie równo. Prawie. Słowo klucz. Ty, a co jest tu? Czemu tu jest takie puste? Zapomniałem o tym, że ona się już męczy znowu, bo nie zeżarłem żadnej tarty ani niczego takiego. Czekaj, weź mi. Zeżrij, proszę ciebie, ser. Dziękuję. Ach, to jest to pole. Te dwa właściwie nawet. Dobra. Ciekaw jestem, jaki zasięg ma ta buda. Bo na dobrą sprawę, to z tej budy, no na pewno nie sięga do naszego sadu tam. A jest znacznie dalej, także chyba powinno być ok. No, niemniej jednak, moi drodzy, tym akcentem myślę, że możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało, grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i dajcie znać, co myślicie na temat tej rekompozycji. Do zobaczenia jutro, hej!